Co jakiś czas powraca pytanie, kto zabił Jezusa albo kto jest winien śmierci Jezusa. Pomijając już winę Judasza, rozkłada się to na dwie strony, jakby dwa fora. Mianowicie sąd religijny Izraela, czyli Sanhedryn, albo Piłat. Rozkłada się to także na to, że Sanhedryn mógł wydać wyrok śmierci i wykonywał zwykle przez ukamienowanie, ale w momencie, kiedy jest namiestnik w Jerozolimie, przedstawiciel cesarza, to wyrok śmierci powinien być przez niego zatwierdzony. Jest cały szereg prac, które wykazują wady procesu tego, który był w Sanhedrynie. Choćby takie rzeczy, że nie ma podstawowego powodu uzasadnienia winy Jezusa, ponieważ mogłaby być tylko wtedy, gdyby było dwóch świadków, którzy zgodnie zaświadczają o takiej winie. Nie było takich. Poza tym, choćby druga sprawa, w sprawach o gardło albo o karę główną, jak mówimy, czyli w przypadku kary śmierci, nie wolno było zacząć i zakończyć procesu w tym samym dniu. Sędziowie powinni byli się przespać i następnego dnia dopiero mogli podjąć decyzję. Tak samo ci, którzy się zajmują prawem rzymskim, czytając Ewangelię, dociekają, na ile staranności przyłożył w sprawie Jezusa Piłat, na ile rzeczywiście wniknął w to, że Jezus rzeczywiście jest winien śmierci i zatwierdził ten wyrok, na ile słusznie. Tymczasem dzisiejsze czytanie zwraca nam uwagę na to, że nie powinniśmy tyle się interesować, kto jest bardziej winien. Bo Ewangelie mają swoje preferencje. Trochę inaczej Ewangelie synoptyczne, trochę inaczej Ewangelia świętego Jana. Ale dzisiejsze czytanie wzywa do żalu za swoje grzechy. Bo nie tyle jest ważne, kto wydał wyrok śmierci, ale ważne jest to, za czyje grzechy Jezus umierał na krzyżu. Jaki sens nadał tej swojej śmierci? Za czyje grzechy? I to są za grzechy wszystkich. Także i tych, którzy przyłożyli rękę do wyroku śmierci. Także dla tych, którzy wykonywali ten wyrok. Także za Judasza. Absolutnie za wszystkich. Natomiast podstawowe pytanie jest takie, nie tyle, kto jest winien śmierci, bo można by powiedzieć, że winni jesteśmy my wszyscy. Ale ważne jest to, kto z ludzi uzna się winnym swoich grzechów i próci się do Boga o darowanie tych grzechów na mocy śmierci Jezusa. Takie jest dzisiejsze wezwanie tego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich. Piotr mówi, lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Do tego jesteśmy wezwani, ażeby uznać siebie winnym śmierci Jezusa, winnym przede wszystkim naszych grzechów i z wdzięcznością, że Bóg posłał dla naszego zbawienia Syna Bożego, Jezusa, uznać, wyznać w pokucie i pojednać się z Bogiem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.